Cześć, nazywam się Katarzyna Skonimowska, jestem autorką bloga Inspiracje dla Szkoły, autorką marki Fit Edukacja oraz współautorką książki Wychowanie do osobistego rozwoju, a Ty jesteś w miejscu dla przedsiębiorczych nauczycieli i przedsiębiorczych rodziców i oglądasz właśnie pierwszy odcinek z cyklu Dlaczego warto to przeczytać, czyli moje wnioski, które mogą wpłynąć na jakość edukacji. Pierwszą książką, którą chciałabym Wam zaprezentować, jest książka Bez granic, autorstwa Michaela Phelpsa i Alana Abrahamsona. Wspaniała biografia człowieka, który odniósł niesamowite sukcesy, która skłoniła mnie do bardzo, bardzo ciekawych wniosków. Chciałabym je Wam teraz w skrócie zaprezentować. Pierwsze. Najpierw postawa, potem osiągnięcia. Cóż to znaczy? Najpierw postawa mistrza, potem osiągnięcia mistrza. Jeżeli chcesz być mistrzem sportu, to musisz najpierw wypracować sobie taką postawę. To znaczy, nie czekasz na to, aż staniesz na piedestale, na numerze 1 i dostaniesz złoty medal, tylko podczas drogi, to jest też bardzo ważna kwestia, droga, do tego wrócimy, podczas drogi jesteś już mistrzem. To znaczy, że masz wypracowujesz w sobie nawyki mistrza, czyli budzisz się przy pierwszym dzwonku. Trudne. Wstajesz na trening bez ociągania się. Bardzo trudne. Jesz tylko zdrowe rzeczy. Też trudne. Trenujesz pomimo tego, że nie masz już siły, jesteś skupiony, skoncentrowany. Twoje życie polega na tym, że jesz, śpisz, trenujesz. Jesz, śpisz, trenujesz. Masz poukładany tak harmonogram, że wszystko jest skoncentrowane na celu, który chcesz osiągnąć. I jesteś tym mistrzem już wcześniej, zanim zostaniesz okrzyknięty przez cały świat. Ty jesteś już w sobie masz taką postawę, którą może się szczycić mistrz. I tylko wtedy jesteś w stanie dojść do tego punktu, o którym marzysz. Nie inaczej. Przeczytam Wam taki króciutki fragment, on niesamowity jest. To są właśnie słowa trenera, które wypowiada do Phelpsa. Dawał mi też taki wykład, który brzmiał mniej więcej tak. Czy będziesz czekał na zdobycie złotego medalu i dopiero wtedy wykształcisz w sobie właściwą postawę? Nie. Zrobisz to przedtem. Powinieneś mieć odpowiednie nastawienie psychiczne i od tego zacząć. Wszystko jest w głowie, fit głowa to podstawa. Będziesz gotowy zostać mistrzem olimpijskich w swych marzeniach na długo, zanim złoty medal zawisi na Twojej szyi. I w tym momencie możemy gładko przejść do wniosku numer 2, czyli wizualizacji i symulacji mentalnych. To jest jedno z moich odkryć już z ubiegłego roku. Troszeczkę o nim wspomniałam w książce, którą napisałam wspólnie z Marzeną, natomiast z pewnością zajmę się tematem symulacji mentalnych dużo dokładniej. Jestem już w trakcie też przygotowywania czegoś większego, natomiast teraz wróćmy do tego wniosku. Symulacja mentalna, czyli programowanie drogi. Jesteś mistrzem już w drodze, zanim się to stanie. Dlaczego? Dlatego, że już w głowie analizujesz to, jaką drogę musisz zdobyć, aby być tym mistrzem. To znaczy, obalamy mit samego celu, który wpływa motywująco na działanie. To znaczy, żeby było jasne, wiecie dobrze, że ja jestem zwolenniczką planowania nazywania celów, zapisywania ich, tworzenia map mentalnych. Bardzo dużo też o tym piszę na blogu, napisałam o tym rozdział w książce. Natomiast cel bez drogi jest niczym, zupełnie nie działa. Działa tylko droga do celu. Cel to ustalenie celu to jest pierwszy krok konieczny, bez niego droga nie istnieje. Natomiast droga musi się zadziać, ale ona najpierw musi się zadziać w naszej głowie. Co to znaczy? Dlaczego nie jesteśmy w stanie na przykład schudnąć, albo zdobyć dobrej formy, albo nauczyć się języka, albo przeczytać 50 książek w roku, tylko wtedy, jeżeli sobie sformułujemy cel, nawet niech będzie smart,
zgodnie z tymi wszystkimi wytycznymi, jakie powinien być, mierzalny i tak dalej. Dlatego, że nie wyobrażamy sobie drogi do tego celu. Nie wyobrażamy sobie tego, co będziemy musieli zrobić. Na przykład, że musimy się wybrać do biblioteki, że w poniedziałek czy wtorek wychodzę do biblioteki głównej, wypożyczam 3-4 książki, dzielę sobie, że na przykład od poniedziałku do środy czytam tę, od czwartku do soboty czytam tę książkę, że zakładam sobie na przykład czytelniczy pamiętnik rozwoju, zapisuję sobie książki, które przeczytałam, zapisuję sobie lekcje i wtedy się z tego uczę. Albo muszę trenować, czy muszę, nie wiem, zadbać o dietę, schudnąć, tak? Czyli co muszę konkretnie zrobić? Nie jem tego i tego i tego, ale jem to i to, wstaję o tej godzinie, ćwiczę tyle i tyle. Wyobrażam sobie tę drogę, wizualizuję ją i dopiero wtedy jestem w stanie przewidzieć na przykład spadek motywacji, problemy tego typu, że na przykład jadę do cioci na imieniny, ciocia ma pyszny tort czekoladowy i co ja wtedy zrobię? W związku z czym przewiduję też pewne przeszkody i sama się zastanawiam nad tym, co zrobić, aby czarny scenariusz się nie wydarzył. Kolejna moja lekcja to lekarstwo na ADHD. Już zapowiedziałam na Fit Edukacji, że przygotowuję taki dosyć duży wpis na ten temat. To się dzieje, z tym, że też tak powoli, bo zbieram sobie materiały, a teraz też zajęłam się innymi rzeczami. Natomiast, co wspaniałego odkryłam? Znaczy być może to nie jest jakieś wielkie odkrycie, ale niesamowity wniosek. Mianowicie, Phelps miał właśnie stwierdzoną nadpobudliwość psychoruchową, z czym oczywiście sporo problemów mieli nauczyciele w szkole. No niezbyt też przychylnie byli do niego nastawieni. Nie wszyscy oczywiście, ale tacy się także zdarzali. I co takiego się stało, że właśnie Phelps wyleczył się z tego? Przez pewien czas zażywał lek psychostymulujący Ritalin. To nie jest reklama leku, absolutnie nie, dlatego że on go odstawił. I w momencie, kiedy zaczął jeszcze więcej trenować na pływalni. I co się okazało? Skupienie na celu, to, że pływania to jest po prostu taka klatka, dosłownie zabudowana, jeden pas na dnie, tutaj jest w takiej puszce, ma tylko przed sobą myśl, że musi dopłynąć do drugiej ściany i ją jak najszybciej dotknąć. Nic nie słyszy, niczego wokół nie widzi, jest skupiony na tym, co robi. To go wyciszyło i pozwoliło mu wygrać z tym. Nie musiał później zażywać leków, ale właśnie trening fizyczny, to, że mógł się po prostu zwyczajnie wyszaleć i tą energię spożytkować w taki pozytywny sposób, produktywny. I to właśnie, że podczas treningu fizycznego on musiał mieć skupioną, skoncentrowaną uwagę, jego mózg był skupiony na jednym celu, to mu pomogło wypracować sobie pewien model zachowania, pewien taki stan, wiedział, jak się do niego doprowadzić, żeby móc być skupionym na lekcji i to przyniosło niesamowite rezultaty. Także myślę, że to jest bardzo dobra droga. Różne są opinie na temat ADHD. Nawet widziałam książkę obalającą mit tego schorzenia. Natomiast myślę, że jedną z dróg takiego wspomagania uczniów, czy w ogóle osób, które mają taką przypadłość, jest właśnie trening, ponieważ wtedy jesteśmy skupieni na jednej rzeczy. Ćwiczymy w tym momencie uważność, ale też koncentrację i staramy się wyciszyć na wszelkie bodźce zewnętrzne. I to jest po prostu rewelacja. Także to jest trzeci wniosek, który wyciągnęłam. I czwarta lekcja. Koncentracja i wysoka cena drogą do mistrzostwa. Ja już też jakiś czas temu przygotowałam wpis na ten temat na blogu. Jaką właśnie cenę muszą mistrzowie zapłacić? Phelps miał bardzo mądrą mamę, która nie robiła jakichś sztucznych zakazów czy nakazów, ale potrafiła go w taki sposób bardzo psychologiczny i mądry podejść, jak to tylko mamy potrafią. To znaczy
w momencie, kiedy Michael chciał nie trenować tylko tego pływania, które już no, w pewnym momencie było dla niego troszeczkę też uciążliwe, bo wiadomo, no, są różne momenty. On też był w czasie, kiedy no, był dzieckiem po prostu, chciał się wyszaleć z kolegami na grając sobie na przykład w futbol. I zaczął coraz więcej czasu spędzać na boisku. I mama mu powiedziała wtedy coś takiego: słuchaj, Michael, pomyśl sobie, gdzie twoi koledzy do jakiego momentu w życiu dojdą, tak sobie po prostu bawiąc się w piłkę nożną. A gdzie ty dojdziesz, jeżeli będziesz trenował to, co sobie wybrałeś? I to jest klucz do tego, żeby być mistrzem w jednej dziedzinie, nie rozpraszać się na tysiące przedmiotów w szkole, które do niczego nas nie doprowadzą, jeżeli będziemy średni po prostu z tej matematyki, z tej geografii, z tego angielskiego, jacyś tam po prostu dobrzy czy dostateczni, to nam niczego w życiu nie ułatwi, ale bycie mistrzem tylko w jednej dziedzinie, to znaczy to, co trzeba, bo w takim systemie edukacyjnym jesteśmy, to trzeba zrobić, natomiast nie ciśnijmy naszych uczniów do tego, aby musieli mieć z tego języka polskiego chociaż tą trójkę, czy chociaż tą czwórkę, no bo jak to z języka polskiego, nie jak to jest taki ważny przedmiot, prawda? No niekoniecznie. Najważniejsze jest to, aby znaleźć swoje powołanie i pomyśleć sobie, jak wiele zmieniłoby się moje życie, jeżeli 100% mojej uwagi skieruję na tę jedną dziedzinę. To są takie moje cztery wnioski. Podsumuję je teraz króciutko. Najpierw postawa, potem osiągnięcia, wizualizacja drogi, koncentracja na celu, lekarstwem na ADHD, trening i koncentracja właśnie na działaniu w jednej dziedzinie oraz skupienie wszystkich swoich sił na dojście do mistrzostwa w dziedzinie, która nas uskrzydla, która uskrzydla naszych uczniów. Pozwólmy im rozwijać się w tym, co kochają najbardziej, a wtedy spod naszych skrzydeł wyfruną mistrzowie na skalę światową, co też niekoniecznie jest akurat to najważniejsze. Najważniejsze, że będą dumni z siebie i będą szczęśliwi, że swoje życie poświęcili na coś, co kochają. I myślę, że to jest wniosek dobry dla nas wszystkich. Polecam lekturę. To są tylko cztery króciutkie lekcje, które ja wyciągnęłam, natomiast ja Wam polecam całą książkę. Odsyłam Was także do wpisu na blogu, w którym zamieszczę cytaty, które moglibyście przeczytać swoim uczniom, zachęcając ich do lektury i takie, które być może Wam też pomogą w Waszej pracy nauczycielskiej. Życzę Wam wspaniałego dnia, pięknych przygód czytelniczych i do zobaczenia w następnym odcinku.